Dzień dobry, jest Radzik, jest ze mną Patryk. Cześć, siema. No i jak widzicie, gramy sobie w Cry of Fear'a. Nie będzie to jednak taki zwykły let's play co-op. Nie. Bo będziemy sobie, no właśnie nie. Będziemy sobie zamiast bredzić, co się dzieje w grze, no, to będziemy sobie rozmawiać na różne tematy. Ja dzisiaj wybrałem temat. Patryk w następnym odcinku coś wybierze. Dobra, Patryk jeszcze nie wie w ogóle, o co chodzi. Znaczy, jaki temat wybrałem. To już ci opowiadam. Chcesz usłyszeć tą szokującą historię? Daj, dawaj, kisiel w gaciach już jest, no to dawaj. To było to tak. Dzisiaj siedzę sobie z dworakiem, jeszcze z dwoma kumplami na placu zabaw. Jest trzecia godzina, gadamy sobie. Podchodzi do nas banda jakichś tam dziewczyn, nie? Mówi siema, siema, coś tam. One są z piątej, szóstej klasy, co nie? No. I kupicie nam, mój kolega. Co mam wam kupić? Tiktaki? A on mówią, nie, że one chcą piwo, nie? I się pytają mnie, no my cię tak lubimy, to weź nam kupę. Ja mówię, a ja was nie lubię, wypierdalajcie, co nie? I te się obraziły, poszły sobie. No bo ja nie lubię, jak kurde żebrać o piwo. Boże. Tak. No. Kontynuuj. No, to kontynuuję. To one se znalazły jakiś inny chłosi, który im to kupili. No i mój temat jest taki. Co się dzieje z młodzieżą w dzisiejszych czasach? I to my mamy o tym mówić, tak? No, co? I to my mamy o tym mówić. No wiesz, ja nie jestem zdemoralizowany. No dobra, ale wiesz, w każdym bądź wypadku do młodzieży jeszcze należymy. No tak, ale nie jesteśmy zdemoralizowani. No tu się zgodzę. Tyle wygrać. No to dobrze. No dobra. Ej, już cię goni pedał, Freddy. To ja sobie tu muszę postawiać. Ustawię, ja się tu z nimi bawię. Dobrze. Ja ci powiem tak, kolega. No. Że to może być wpływ jakby też zachodniej mody. O, ale tak. To nieważne, no, mów. No zachodniej mody, która właśnie coraz szybciej wraca właśnie do naszego kraju. Myślę, że całe YOLO, swagi i te rzeczy. No i też może to być spowodowane, że młodzi rodzice właśnie bardziej chcą dawać więcej luzu. O, młodzi rodzice, podstawówka, nie no, podstawówka no, nie... Ale nie no, tak. Mówię tak 20-25 lat. To już to młodzi? No, nie starzy na pewno. Ej, już dziadki. Nie, no, no masz rację w pewnym sensie, bo jednak też internety mają duży wpływ na mózgi dzieci, a głównie to Facebook. No to tak. Nie chcę szczerze, co robimy. Dobra. Pakuj im w łeb. Uwaga, tu będzie pan... Zostało mi tylko to, o. O kurde. Dobra, biegaj. Walicie wszystkich, biegnij, raszuj to. Oła. Zginąłeś? No. Ja pierdol... Nie no, że co ręka zabiła, dobra. No to... Tak, no... Tak, no. No. No, no, no. To też mogę powiedzieć, że może być też presja grupy, bo jak każdy człowiek pragniemy żyć właśnie w grupie, być akceptowani przez rówieśników, przez co właśnie mogą wychodzić takie sytuacje właśnie głupie takie. No spoko, no ale na przykład jak tam u mnie kumple piją, nie? Tam sobie piwko wypiją. No to ja na przykład mówię, weź tam też łyka. Ja mówię, że nie, bo ja nie piję. No to spoko, ja jakoś nie ulegam presji grupy, ja mam w dupie to. Ale nie rozumiem, są słabe umysły. Jeszcze są karmione przez brednie z internetu, które no... Kurde, tego pedał nie da się zabić. Słyszę tam metal. On tylko tu jeszcze żyje. Co tu jesteś? Ja jestem. No, presja grupy, no może to wpłynąć właśnie, ale... Fuck. Dobra. Wziął cię na agro? Jezu, to jest jakiś płód mały!
Chodź tu! No jak on mnie goni? To wbiegaj szybko. Chwila. Idziesz? Idziesz? No umarłem. To ja tu czekam. No jak on tu czai pod tym? To weź jakoś szybko tu ze sprintu i dasz radę, ja tu czekam przy drzwiach. No dobra. A mi chodzi tylko o samą... On wyleciał sam... z krzaku. Aha, no bo on może przenikać przez ścianę. Ale to nie chodzi już o sam alkohol, bo na przykład jeszcze, jak już mówiłem, coraz to młodsze osoby zostają rodzicami, to tak wiesz. W taki sposób, że... No... Tak, on na mnie kapi. Biegaj jako. No biegaj, że... jako się kontuł od razu przy wejściu do tego garażu. Dasz radę. No dobra, jakoś... To szybko, chodź tu, ja czekam. Już jestem przy drzwiach, czekam aż E nacisnąć. No, zaraz to... O, dobra. I właśnie coraz to młodsze osoby zostają rodzicami przez taką jakąś... Oni za to obwiniają rodziców. Że tu nas nie upilnowaliście i teraz macie wnuka w wieku. I później dziecko jest starsze o 14 lat od swojej mamy. Młodsze, co ja powiedziałem, starsze. Jak może dziecko być młode? No... dobra. No sam, już się nam przeszło. Coś mi się podupiło. No dobra, ale... Ale to też może edukacja była jakaś lepsza właśnie dla... No, seksualna, no tak. Wiesz, jak sobie mówi taka pani w ciąży o zabezpieczeniu się, to nie jest raczej okej. Płód. Ten płód gryzie i wybucha mu głowa. No. Bo ja miałem, znaczy... Wyobraź sobie, pani mówi... O, Glock. Pani sobie mówi, no, dziś porozmawiamy o antykoncepcji, a pani jest w ciąży. To jest trochę... No w ogóle system polskiej edukacji jest... Znaczy no, tak, jak... ja pamiętam, jak ja chodziłem do gimnazjum, do podstawówki i była właśnie ta... Masz Glocka. Ta edukacja... Seksualna, można to nazwać. No bo to w sumie tak się nazywa. No, to nas wychowanie do życia w rodzinie. To nam puszczali bardziej filmiki, jak się robi dzieci, aniżeli... No, mnóżcie się, rozmnażajcie. Później mam problem o to, że coraz to młodsi ludzie zostają tymi rodzicami. Nóżka czeleczy. No właśnie, bo to kurde, oni zachęcają. O, jak pokazują, jak się robi dzieci, mogli pokazać, jak ich nie robić. No dokładnie. Po co dziecku wiedzieć, jak się je robi, skoro ono jest... O, idzie już pan pianka. Po co dziecku wiedzieć, jak się je robi, skoro ono... Nie wie, jak się nim zająć. No właśnie. Powinni pierw pokazać, jak się wychowuje dzieci, a nie jak się je robi. To jest taka logika. No, no i cóż tu zaradzić, no. O kurde, dobre. Ja tutaj ten, ja tutaj stoję z tą pałą, nie? Ja jak coś, to chodź tu. Widzę. Ja tu czekam. Czekamy na ciebie. Oni mają niezłego movementa te pedały. Tego pianka zostawiamy, bo on jest mi groźny, on powolny jest strasznie. Where are you? Idę. No. No, mów o tej edukacji seksualnej. No dalej. I co my mieliśmy? Przez większość czasu puszczali na właśnie te filmiki. A później co? Help! No, chodź tu. Help! No, puszczali filmiki, a później... No czekaj, właśnie zbieram myśli. What the fuck? O kurde! Czemu ona ma... Czemu ona ma coś nowe? O kurde, druga!
Nie ma nic tu. Tutaj nic nie ma. No, zbieraj myśli. No, jak, a jak nie puszczała tych filmików o robieniu dzieci, no to zaś były filmiki o rodzeniu dzieci. Gdzie ty jesteś? Ej, wywaliło mnie. O kurde. Czekaj, ja zaraz wejdę. No, to mów dalej. To były filmiki o rodzeniu dzieci. Super. To jest w sumie u mnie tak samo było, że... Ale to wszystko idzie, młodzież się psuje przez tą... O, jesteś już. Młodzież się psuje przez Amerykę. No! Ej, tu jest jakiś gościu. O kurde, ja się go boję. Czekaj, mam jakieś w ogóle tutaj... Ja nie mam amunicji, nic. Pokaż, ja zobaczę, tu nic nie mam, do bloka też nic nie mam, to pało mi, bo spałujemy. Jest drugi. Zachód psuje tą samą młodzież. Ja myślę. A ty? No, to też bym powiedział. I ta ścieżka, którą teraz w telewizji puszczałem, w którą stronę idziemy? Lewo, prawo? Idziemy tędy. Dobra. Ta sieczka, teraz telewizja tak manipuluje ludźmi. Jakby ja umrę. To ja idę przed anteną. Tak teraz manipuluje ludźmi telewizja, że to jest masakra. Ja bym powiedział też, że ludzie jakoś ciężej sami myślą, bardziej koncentrują się na zdaniu innych. Na tym, co im wmawiają, nie? No. Oni mówią, na przykład ktoś... Ktoś sobie wyrobił zdanie na czyjś temat, a telewizja potrafi to tak zmienić, że nagle ten ktoś, kto kogoś nienawidził, będzie go kochał. No to tak, no. Musisz wskoczyć na to za tobą, wiesz? No, tu na tą spółkę, o właśnie. I teraz tu w bok, drugi. O, dobra. No, widzisz. Teraz na to wskakujesz i tu. Za bardzo skomplikowane dla mnie. Hard for me. No i tu jest manipulator. O, ja mam magazynek. To do czego? Do bloka. 15 naboi, czyli magazyn w sumie. To ty bij z łapki, a ja będę bił z pistolet. Ja biję z aksa. A ja biję z różdżki, ja jestem sorcem. Zaraz robię jakieś runki. To... Help over here! Kontrolem! No wiem, skapłem się. Ej! Chodźcie! Ja idę pierwszy. Dobrze. There's something here! Ja kiedyś... No znów kliknąć chcę. Sorry. Boże. Kiedyś ja codziennie grałem w TV, jak chodziłem do drugiej klasy podstawówki, to... Teraz where? Tu. Tylko jak tu wejść? What the fuck? Czemu złączył się Simon? Ej no! Help over here! Jak ja mam tu wejść? Znaczy jakiegoś... Ja pierniczę. Super. Ja tu double jumpa czy coś? Ja chcę double jump. Help! O dobra, trik CS-a. Spację i kontrol naraz. Widzisz? No, jest trik CS. Nie grałem nigdy w CS-a. A to na tym samym silniku i się skapłem teraz. Tu nic nie ma. No idź prosto. Czekaj. Pewnie tu znam wyskoczy jakiś gość. Dobra, mam magazynek Glocka. Tu... O, shotgun, ja biorę pompę. Że nie mam Glocka. Ja biorę pompę. Chodź tu. Ja zdobyłem Remigiusza 870. What the fuck? Ja pierd... Samara! Ring. Sorry, dokładnie. Ja pierniczę. What the fuck, ile tam jest? Ej, to nie foj, tam ja idę do ciebie. Chodź, misiu. Idę.
trochę czasu mi to zejdzie, bo ja idę od początku mapy. O kurde. Ale spokojnie, spokojnie. Dobra. Tylko tam się trzyma, ja sekunda i będę przy tobie. Ja se stanę przy ścianie i tutaj... Ja już jestem na skakaniu. Już o, to spoko. No skacz! Found something. Ja pierdolę, skaczy! Bo ja mam końcówkę HP, to wiesz. Czemu... No, skoczyłem. Ja ci powiem też jedno. No. Właśnie tych jakby... Teraz może zwalczając od... Z moim... Dalej jest to powiązane. Z no. tym jakby... Można to tak nazwać pedalską młodzieżą? Tak, wiesz o co mi chodzi. No właśnie nie za bardzo, pedalska młodzież. Chodzi mi o... Gości ulizanych, tak wiesz, tak, żyweczka, rureczki, wansiki. Ej, ale ja chodzę w rurkach. No ale raczej chyba nie w takich obcis jajo ugniatacza. Nie, nie, takich luźniejszych. No to widzisz. Iwansów nie noszę. No. W sumie nic do tych ciuchów nie mam, nie, ale jak widzę, jak taki koleś zachowuje się jak... No, taka dieta, no to... No to wiem, wiem. Nie wiem czemu... zlikwidowali obowiązkowe wojsko. No... Hej! Gdzie są te... Tutaj krokwie? Tutaj były. Jest, są tu. Idźcie mi do kuchni! Do kuchni! Autofamo. Czekaj, zobaczę. Tak. Tupak, dupak. O. Ja tu czekam na ciebie. Po co ty tam wskakiwałeś? A to niechcący było. Tak, niechcący. No tak. Mnie tu trzeba wskoczyć, więc... Ja tu czekam. Ja chciałem to przeskoczyć. Tak. No, ale tu trzeba wskoczyć. No. What the fuck? Co? Dobra, jestem spieprzem. Jak było to rozdwojenie dróg? Rozwidlenie może bardziej. W złą stronę poszedłeś i się coś się zaatakowało. Gość już shotgunem. Ach, spoko. Ja tu czekam, już stąd nie wyjdę raczej. I ostatnią kulę z magazynku straciłem. Dobra, ja już jestem... Gdzie ja jestem? Gdzie ty jest? Minęłem te skakanie, teraz będę jeszcze do tego głupiego skakania. A, dobra. Czemu zniknął Simon? No właśnie, nie wiem dlaczego. Też o tym myślałem teraz. Dlaczego on zniknął? Może wygraliśmy. Koniec gry, dziękuję. Dziękuję, pozdrawiam. Remigiusz Maciaszek. I kompania, przyjaciół. Rojcie i kokosz. Ja siedzę tu pod schodami. Dobrze, już idę, czekaj, jestem na czołganie się. A jakim czołganie się? Aha, dobra. A my tu etapy nazywamy, super. No, skakuj tam pierdoło. A nie, dobra, ja źle skakałem cały czas. Aha, Boże. No, skakuj. Patrz, nie kontrol i spacja naraz, trik CS-owy. No właśnie robię to. No to robisz to nieumiejętnie, gdzie skoki i kontrol. Nie grałem nigdy w CS-a. Grałem. Sorry, to był przez przypadek. What? Gdzie ja jestem? Jezu, i zaś gdzieś poszedł. Nie, dobra, jestem. A ty się fajnie spinasz, synek. I'm waiting for you. To już nam drogę na to odgrodziłem. O, dobra, jestem. No się tam, synek, nie spinaj. Będę się spinał jak spinacz. Dobrze. Dobra, idę. Nie ma tego. No ten musiał to jeszcze całe eksplorować. Oczywiście. No bo... Wszyscy mnie znają. Ej no! Bo pójdę bez ciebie. Idę już. Ej. Skąd tu się wzięła ta ściana? Ja się czuję jak w Recu jakimś. Tak się zrobiło, kurde. No chodź tu. Idę. Nie chcę
mówić. No. Ale zrobiliśmy kółko. No. Musimy wrócić i przeskoczyć te schody. No. Coś tak czułem. Ja wiedziałem. Coś czułem przekazać. A tutaj jest coś do rozwalenia, Patryk. Chyba. No raczej tu to może. Tu już w to może pęknie. No idź, idź. Dobra, bez spiny. Policjant. No i... Przeskoczyłeś? Patrz, prawie. Ja spróbuję z tym kontrolem. No może by. Aj, za daleko poszedłem tu. Brawo. No to ja jestem ten zły. Brawo, Yeti. O, ja przeskoczyłem. A, za wcześnie kontrol kliknąłem. Nie, no Jezu, nie spinaj się z tym kontrolem. Patryk. Ej, bo ja bym też spadł stąd. Tak, ja i moje let's play'e. Yeah. Spacja i kontrol. Jest! Ja idę. Zostaw mnie samego najlepiej, tak. O kurde, płód. A widzisz, teraz się baw beze mnie. Ja tu czekam. Ale on nie umie skakać, moja postać nie umie skakać, centralnie. Spacja i kontrol. Ale on nie umie nawet skoczyć. Umi, tylko ty nie umiesz, ty jesteś taki. Dobra, czekaj, bo niech mi się ta energia naładuje. Wytrzymałość, ciubie. Jak to nazwać? O nie! Jezu, Patryk. Wybacz, mogę sobie wybrać kogoś innego do tego nagrywania. Tu pisze, że drzwi są z tym zabite. Dechami. Już idę. A my chyba inną drogę musimy znaleźć, bo tutaj pisze the door is jammed. No to gdzie ty chcesz iść? Dobra, to ty tam poszukaj drzwi, a ja tu się rozejdę. Help me! Skąd ty się tu wziął? Ja jest czarodziejem. A mam szczykawę, będę ćpał. Ej, mam glo... Co to jest? Mam glota. Skąd? No, ukradłeś pewnie. No. A skąd on się tu wziął? Gdzie my musimy iść, panie ruski karabinierze? Mówię, że my to zniszczyć musimy. Szczeluj w to! No, papuj to... w kule. Wyładowałem cały magazynek. Co za chujnia. Może gdzieś tam na dole, a nie, to w sensie sensu. No. Aż nie rozejrzę się tu. Ja pierniczę. Nic tu nie ma. Ja tu wskakuję normalnie ten. No ty cheatujesz, wyczuwam cheaty. Tak, cheat engine. Jezu, ja już takie oczopląsu dostałem przez tą latarkę. No bezsensowne, ale dobra. Może jest to jakieś tajne przejście? O. Ja widzę podwórko na razie. Tej rezydencji. Mój robi jakieś karate, jak skacze. Grasz na zcheatowanej postaci. Co ty robisz? No chodź! Na pewno tam nic nie ma. Wchodzę, klikam E. What the? The doors is jammed. No walnij tam. Jakieś siekierki czy czegoś. Zapukę i powiedz policja czy coś, może otworzę. Policja tu myją. Yo, nigga. Ej, to może skończymy na razie odcinek, bo już jest 25 minut. Jak ja tu wskoczyłem? No to dobra, czekaj, już idę, Jezus Maria. Chryste Pane.
Nie. Cud się zdarzył na ziemiach Polski. Patryk, MC Patryk wskoczył na pochybel. What the fuck? Coś mi odrzucił od tych drzwi. Nie mów, że spadłeś. Nie. A nie, nie spadłem, ale tak kliknęłem na drzwi i mnie coś rzuciło do tyłu. Może to jest duch, który cię prześladuje. Synku, czekam na ciebie. No czekaj, bo teraz mi się nie udaje wskakiwać. No, dobra. Nie może... Freeze! Polish! No bez jaj. Bez jaj. A jak czegoś nie wzięliśmy z poprzednich poziomów? Nie, to było bez sensu. Dlaczego nam zniknął Simon? O tym dowiecie się w następnym odcinku. Będziecie musieli, ale najpierw musicie wykupić abonament. Abonament radiowo-telewizyjny. Dokładnie. Więc żegnamy się w narkach. Cześć, siema i nara.